zespół Rogozanki z Rogożnika. Serdecznie witam. Serdecznie witam zespół śpiewaczy Wymysłowianki z Wymysłowa oraz instruktora pana Wojciecha Kabaty. Cieszę się, że przyjął nasze zaproszenie dziecięcy zespół gminy Ożarowice. Serdecznie witam. Witam również nasze panie, organizatorki dzisiejszej naszej imprezy. Zespół śpiewaczy Sączowianki z Sączowa oraz wszystkie panie z koła gospodyń miejskich Sączowa na czele z panem Szymonem Pigułą. Proszę państwa, dzisiejszy wieczór mamy dzięki naszemu pomysłodawcy, właśnie panu instruktorowi Szymonowi Pigule. To on zapoczątkował nasze pierwsze spotkanie i zespół śpiewaczy Sączowianki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sączowa, jak również inne organizacje włączają się w organizowanie tej naszej imprezy i już możemy się po raz trzeci spotkać, z czego się ogromnie cieszę. Dzisiejszy wieczór poprowadzą dziewczyny z zespołu teatralno-kabaretowego działającego przy Domu Kultury w Sączowie. Poproszę o prowadzenie dzisiejszej imprezy. Naplotkowała sosna, że zbliża się wiosna. Naplotkowała sosna, że zbliża się wiosna. Wiosna? Owszem, już w pełni. Ale kto tej scenerii dopełni? No oczywiście, festiwalowe piosenki. Puk, 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 w okienko. Chodźcie wszyscy prędko. Przyszła już wiosenka i słoneczko świeci. Z baziami gałązkę, w ręku ma wierzbową i z zapasem wiązkę przy laszczek liliowych. Przyszła piękna pani z jasnymi włosami, w zielonej sukience wyszytej kwiatami. Słonko złote świeci, przyszła piękna pani. Puk, puk, chodźcie wszyscy na wiosne spotkanie. Na wiosne spotkanie zaprosił nas zespół śpiewaczy Sączowianki. Zapraszamy panie na scenę oraz instruktora zespołu pana Szymona Pigułę. Moi drodzy, jeszcze nie przedstawiłam, nie powitałam naszych znakomitych mężczyzn, a mianowicie kapelę z Twardowic. Duże brawa. I również kapelę od Sączowa z Sączowa. Tym bardziej należą się bardzo duże brawa. I nasze znakomite Twardowianki oczywiście. Zapraszam serdecznie.
Wiosna przyszła do Sączowa, cała wiara już gotowa.
czarodziej po trawniku. Niósł w plecaku fiołki róże, a stokrotki gdzie? W kapturze. Rzucał kwiaty, gdzie się dało, żeby wszędzie coś pachniało. Koło ławki, koło krzaka. Jakie kwiaty? W piaskownicy palmy sadził, nawet nieźle sobie radził. No i huśtał na huśtawce, rozszczoprane dwa dmuchawce. Wyczarował czary, mary, na kałużach nenufary. Aż podwórko zmienił w śliczny, mały ogród botaniczny. Zaraz się przekonamy, co wyczarują w swoich piosenkach pani Jadwiga Pasek i pan Jarosław Pasek z zespołem śpiewaczy do Wierzywianki z Dowieszowic. Zapraszamy na scenę. Thank you.
Chciałbym, żebyśmy też zauważyli kilka rzeczy, które w ogóle ostatnio dzieją się w pogodzie. To
To znaczy tak naprawdę problemy z pogodą, które mają miejsce, trochę takie anomalia pogodowe, które mają miejsce w ostatnim czasie. Zaśpiewamy sobie teraz pierwsze 4 zwrotki. Potem kolejne zwrotki w kolejnym wejściu, a na koniec w zwrotce 10, tam jest takie miejsce, nawias i 3 kropki w środku, to będzie miejsce na prastarą legendę. Pani Basia szukała wśród prastarych legend wytłumaczenia, czemu w zasadzie my witamy wiosnę dopiero w maju, a nie witamy tej wiosny w marcu, albo w kwietniu, będzie przychodzi wiosna. Różne są na ten temat teorie, jedne mówią, że to są jakieś złośliwości, inne mówią, że tutaj miał być jakiś remont, tego remontu nie ma, ale to wszystko jest nieprawda. A prawdę powie Państwu ta legenda, ale to dowiemy się dopiero potem. Teraz na jaką melodię zaśpiewamy tę piosenkę? Bo melodię Państwo na pewno znają. Mam nadzieję, że będzie akordeon słychać. Zagadka, jaka to melodia? Przeczytajmy sobie słowa pierwszych 4 zwrotek ze zrozumieniem. Rok temu w wakacje, mając palpitacje, chłodu każdy żądał, na jesień wyglądał. Jesień to każdy wie, kojarzy nam się źle. Po jesieni zima, ostatnio jej nie ma. Wszyscyśmy czekali, na śnieg wyglądali, by na święta było, biało się kurzyło. Niestety zima zła i mrozu nie dała, każdy wyglądał już, czy wiosna idzie tuż. Thank you.
leciał na bóg. W locie radośnie wydał się ze słonkiem, w górze zagłonił chmurkę i mgiełkę, struną przepocząc białą skrzydełkę. Jadąc na przegląd piosenki wiosennie do Sączowa nie można zabłądzić. Dzieci ze zespołu śpiewaczego gminy Ożarowice przyjechały bez żadnych problemów. Zapraszamy na scenę. Thank you.
trwa. Tyle na nim bar. Trzy płatki kapryśnie, wygięte ku górze. Mienią się fioletem, żółcią, brązem, różem. Inne symetrycznie, na dół odchylone. Dumnie potrząsają kwiatową koronę. Wcale nie dumni i nie pyszni i nie kapryśni, ale pięknie grająca kapela z Twardowic. Zapraszamy. Thank you.
jeden w drugim zakochany. Czule tulą się do siebie, o, jak tulipan. Zespół śpiewaczy Siemonianki z Siemoni zaśpiewa nam o wiosennej miłości. Powitajmy drogimi brawami zespół oraz instruktora pana Janusza Gwoźdę. Thank you.
zaśpiewamy Państwu piosenkę pod tytułem Jedno jest niebo. Dedykując ją ludziom wrażliwym na wszelkie zło, które się dzieje na świecie, ale również między nami, w naszym otoczeniu. Miejmy odwagę sprzeciwić się temu i aby w sercach naszych zapanowała miłość. Wielkie róbcie oczy, bo wiosną pachniały,
jakby znormalniały. I krótki komentarz. Pamiętacie zeszłoroczne święta Wielkiej Nocy? Ja w poniedziałek Wielkanocny chciałem dojechać na cmentarz, ale nie dojechałem, bo było tyle śniegu, że się nie dało pod górkę podjechać. Wprawdzie nie tu, ale w Katowicach. Szósta zwrotka. Znak to niewątpliwy, że kto był cierpliwy, doczekał czasu, gdy wiosenne płyną dni. Teraz zwrotka siódma i chciałbym poprosić, żeby jeden pan ochotnik się zgłosił teraz. Prawdziwy mężczyzna. Czekam. Mamy prawdziwego mężczyznę? To pani go uruchomi. Niech pan wstanie. O, jest już pan. Prawdziwy mężczyzna. Brawo. I teraz tak. Wszyscy śpiewają, zapyta słusznie pan, siedzący pośród dam, a pan śpiewa, czy jestem na haju, wiosnę witam w maju. I to sam. Ja będę tylko grał, ja nie będę śpiewał do tego. Jasne? Da pan radę? Jestem o tym przekonany. Ja jestem przekonany. Solidarność. I zwrotka ósma, w której jest pierwsze wyjaśnienie, które pani Basia znalazła w inkaskiej mitologii. Pani Basia gdzieś uciekła. Że nawet Majowie, kiedy pisali o miejscowości Sączów 5000 lat temu, to swoją nazwą Majowie podkreślali nie marcowie, albo lutowie, albo kwietniowie, no to kiedy mieli świętować? No w maju, to jest chyba oczywiste, prawda? Więc to jest nasza zwrotka ósma. Pan odważny na piątą i szóstą może sobie jeszcze siąść, ale na siódmą to już musi wystartować i po prostu pełną piersią. Trzymamy kciuki. Przypomnę, jaka to jest melodia. Aha, i proszę, niech pan nie zapomina, że pan ma tam bis, to trzeba dwa razy zaśpiewać, to nie wystarczy raz zaśpiewać. Dobrze, to dojedźmy. Thank you.
Thank you.
zakukanie kukułki, zakaczańce na łące. A za co lubimy kapelę ludową od Sączowa? Oczywiście, za piękne granie. Zapraszamy na scenę.
Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, a przede wszystkim wielce szanowne gospodynie, które teraz krzątają się przy tych pysznych wypiekach. Proszę jeszcze na tę kilka zasięg do stołu, wycić nasze jednostronnicowe śpiewniki, ponieważ teraz nastąpi odśpiewanie pieśni od początku do końca oraz wielki finał. Przypomnę, że to są tygodnie pracy pani Basi, która szukała prawdy na temat tego, dlaczego spotykamy się w maju, a nie na przykład w marcu. Zwrotka dziewiąta, czytam ze zrozumieniem. Otóż, mili moi, za tą sprawą stoi następujący fakt, zawarliśmy tu pakt. Zwrotka dziesiąta. Jak mówi legenda, i tutaj w nawiasie pojawia się treść legendy. Jak się uda i będę miał wenę, a mam nadzieję, że będę miał wenę, to Państwu zaraz tę legendę wygłoszę. I potem w drugim wersie legendy, żeby żałowali, że nie przyjechali. I finałowa zwrotka, wiosno witamy Cię w tym pięknym Sączowie, bo skoro jesteś Ty, przyjemniej płyną dni. I od początku, od pierwszej zwrotki zapraszam do śpiewania wszystkich. Mam nadzieję, że wszyscy mają już śpiewniki.
2014 rok, dokładnie o 17:40 w miejscu o współrzędnych 50 stopni 26 minut i 5 sekund szerokości geograficznej północnej oraz 19 stopni 1 minuta i 48 sekund długości geograficznej wschodniej. To jest w miejscowości Sączów. Dnia 10 maja nastąpi niezwykłe wydarzenie, kiedy to niezależnie od pogody, czy będzie dobra, czy zła, czy mokra, czy sucha, czy średnia, czy średnio mokra, czy średnio sucha. Wszyscy zgromadzą się w domu drwonowniki Wilia Sączów, aby wspólnie świętować nadejście wiosny. I jak głosi stara inkaska legenda, poparta średniowiecznymi przekazami trubadurów, trubelów i skaldów, przekazywana z pokolenia na pokolenie, na poparcie której powstały pieśni takie jak od Sączowa sypana tu rzeczka, wezmę ja se wezmę ładną sączowiankę, do Sączowa jadę, aha. Więc ta legenda głosi, że przez cały nadchodzący rok będzie się darzyło tylko tym, którzy akurat tego dnia spotkali się tutaj. Taka jest umowa i tak będzie jak bon cyk cyk. A kto się tu nie spotkał w tym roku, to jest trochę frajer, ale może spotkać się za rok, a będzie już po remoncie sali, będzie jeszcze pięknie. Dzisiaj, 10 maja, to rok byłby kicha, a tak? Będzie się trzymał. Dziękuję bardzo. Na scenę zapraszam panią Sołtys, Irenę Garczarczyk oraz Marię Zapałę, które zapoznają nas z regulaminem konkursu kulinarnego. To najsmaczniejsze ciasto wiosenne. Ciasta, który polega na tym, że każde ciasto zgłoszone do konkursu otrzymuje logo gwiazdka symbolizującego wiosnę. I tak ciasto z Dobieszowic jest oznaczone kwiatem bzów. Ciasto z Twardowic oznaczone wratkiem. Ciasto z Siemoni sasanką. Sączów jest oznaczony hiacentem. Rzadko mówię do mikrofonu. Wymysł otrzymał szafirka. Ciasta, wspaniałe poematy cukiernicze, są wystawione tam na stoliczku. Będzie można za chwilę podziwiać, oglądać, a za jeszcze jedną chwilę będzie można posmakować. Zostaną postawione na stołach do posmakowania. Po degustowaniu ciast podejdziemy do wybranych koleżanek i kolegów na sali i będziemy losowali karteczki z tymiż kwiatkami i konkurs zakończymy podliczaniem kartek i ogłoszeniem wyników. Chciałam podkreślić, słuchajcie, że nasz festiwal piosenki wiosennej jest po raz trzeci. Natomiast ten konkurs jest po raz pierwszy i po przyjrzeniu się ciastom rzeczywiście panie zrobiły wielką robotę. Wyglądają pięknie i myślę, że jak wyglądają pięknie, jeszcze będą lepsze. A to są doświadczenia, bo to są lata pracy naszych koleżanek. Wiemy, że jesteście zdolne i dlatego dziś będziemy jedli takie wspaniałe ciasta. Zapraszamy do oglądania. Dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że ciasta będą smakować, bo pięknie wyglądają
i dziękuję wszystkim tym, którzy zareagowali na nasz konkurs kulinarny. Ja poproszę na scenę zespół śpiewaczy Twardowianki. Zapraszam na scenę. No, proszę pani, to kara za to, że was nie powitałam. Serdecznie zapraszamy. Również proszę panią radną Alicję Nawdalik-Kocot. Panie, nie wiedzą o co chodzi, nie będę biła na pewno. Panie, nie wiedzą o co chodzi, obawiają się, że ja już prawie jestem ich członkinią. Spokojnie dziewczyny, ja przyjdę na przesłuchanie. Natomiast, szanowni państwo, koleżanki i koledzy, korzystając z uroczystej wiosennej chwili, w imieniu organizatorów i nas wszystkich zgromadzonych, chcielibyśmy złożyć gratulacje koleżankom z Twardowic, które otrzymały w tym roku zaszczytną nagrodę Kasztelankę, czyli nagrodę starosty powiatu będzińskiego. Gratulacje i ogromne proszę. Przepraszam, czy możemy prosić naszego instruktora na scenę? Ja również chciałam w imieniu nas wszystkich, bo jest to tradycją każdego naszego spotkania, że to właśnie my gratulujemy i chwalimy te nasze zespoły, bo jesteście klubą, jesteście kolejnym zespołem, który otrzymał kasztelankę. Nie wiem, czy jeszcze został jakiś zespół, który nie został doceniony. Tak? A to będzie w ubiegłym roku. Gratulujemy. Jesteśmy dumne z was. Także wszystkiego dobrego, dziewczyny. Za chwilę na bliskość zaśpiewają. Ja również proszę panią Jadwigę Pasek. No jakże, nie może być bez pani instruktor. Pani Jadziu, zapraszamy na scenę. Duże brawa dla pani Jadzi. Cieszymy się, że kolejny zespół dostał taką znakomitą nagrodę. Myślę, że rzeczywiście został tylko wymysł, że będziemy gratulować za rok wymysłowowi. Z tego serdecznie im gratulujemy. Na scenę zapraszam panią Helenę Małotę i zarząd, który już od nas odszedł, to znaczy się, został wybrany nowy zarząd, więc ten ustępujący zapraszamy na scenę, dlatego że serdecznie chcielibyśmy im podziękować za to, że z nami pracowali i nadal prosimy o współpracę. Zapraszam panią Helenę Małotę i cały zarząd ustępujący. Serdecznie dziękujemy za taką niespodziankę, za pamięć i myślimy, że nasza współpraca będzie w dalszym ciągu taka owocna i miła i że będziemy się wspólnie kochać, tak jak tutaj i szanować, jak śpiewały nam panie z Siemoni. Dziękuję bardzo. Thank you.
Zapraszam panią Halinę Rawus. Zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, jest niewiele okazji, żeby dziękować tym, którzy pracują i działają na co dzień w naszych organizacjach, bo wszyscy się bardzo spieszymy. Czasami właśnie o tych prostych słowach zapominamy, bo właściwie czasami wydają nam się mało ważne. Więc wykorzystując tą szczególną okazję, zarządowi, który mówi: nie pamiętam, ile lat byłyśmy, nie pamiętam, ile lat pracowałyśmy, a jeszcze na potwierdzenie tego, że to wszystko trwa bardzo wiele lat dzięki wam, chcę przytoczyć jedno zdanie, które powiedziała pani wchodząca tutaj na naszą salę. Byłam tutaj ileś lat temu, no chyba 30, tak, bo to się zaczęło już wiele, wiele lat temu. I my jesteśmy dzisiaj dumni, że są osoby, które były wtedy, jest tyle osób nowych, ta młodzież, która świetnie nam prowadzi całą uroczystość. No po prostu, proszę Państwa, tyle po nas zostanie, ile w naszych sercach i w naszej pamięci będziemy przekazywać następnym pokoleniom. Za to wszystko, co panie zrobiły dotychczas, a mam nadzieję, a prawie jestem pewna, że w dalszym ciągu będziecie panie wspierały dalej naszą działalność i będziemy mogły wiele razy jeszcze być w różnych przyjemnych sytuacjach. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Na ręce pani Heli podziękowania. Pani Helu. Naszego koła gospodyń za współpracę przez 16 lat. No i dziękuję za wszystkie, kogo obraziłam, kogo mu tam coś może nie dopasowałam. Serdecznie przepraszam. Dziękuję. Chciałabym również, żeby Państwo mogli poznać naszą nową panią prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Sączowie. Zapraszam panią Marię Jakubczyk na scenę i cały nowy zarząd. Zapraszam serdecznie.
oczywiście nowy zarząd. No nie wszystkie panie się zmieniły, ale chciałam przedstawić panią Marię Jakubczyk, która została wybrana po odejściu naszej pani Helenki. Chciałam jej pogratulować. Marysiu, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Przybierz zapał, dużo werby, cierpliwości i myślę, że będziemy z tobą wszyscy, bo dzisiejszy dzień to też taki sprawdzian dla ciebie. Jest to pierwsze takie wyzwanie, w którym uczestniczysz i na pewno jesteś spięta i denerwujesz się, ale myślę, że to wszystko dobrze wyszło i panie też ocenią. Także brawa dla naszego zarządu, brawa dla naszego. A ja proszę wszystkie koleżanki z wszystkich kół, żebyśmy miały miłą współpracę i wzajemnie się wspierały. Dziękuję.
liczyć na hojność. Przyszedł czas, abyśmy zagłosowali na poszczególne koła. Oczywiście opinia należy do Państwa. Tutaj koleżanka przejdzie z koszyczkiem po degustacji. Podejdziemy do zgromadzonych na sali koleżanek i będziemy losowali kartki z symbolem gwiazd. Konkurs zakończymy podliczeniem kartek i ogłoszeniem wyników. Zastępcę wójta gminy Bobrowniki, panią Agnieszkę Pilarek-Sławikowską. Panie przewodniczące Rady Gminy, panią Krystynę Dworzek i Dorotę Ligenzę. Poproszę o wręczenie nagród dla zespołów biorących udział w naszym przeglądzie. Na scenę zapraszam przedstawiciela zespołu śpiewaczego Twardowianki z Twardowic. Zespołu śpiewaczego Siemonianki z Siemoni. Kapeli Dętej z Twardowic. Zapraszam serdecznie. Zapraszam. Zespołu śpiewaczego Wymysłowianki. Dziecięcego zespołu gminy Ożarowice z Ożarowic. Zespołu śpiewaczego Sączowianki z Sączowa. I oczywiście zespołu śpiewaczego Rogozanki z Rogożnika. Zapraszam serdecznie. Cieszymy się, że są wśród nas i nigdy nie opuszczą nas w potrzebie i zawsze nas doceniają. Zapraszam serdecznie. Czy kogoś pominęłam tym razem? Dobieszowianki z Dobieszowic. Oczywiście kapela Sączowa jest na scenie. Zapraszam przedstawiciela kapeli od Sączowa z Sączowa. Ja ciągle nasz. Ja przypominam, że statuetki zostały ufundowane przez radną Sączowa, panią Alicję Nabdali-Kocot i panią Sołtys Irenę Garczarczyk. Thank you.
żeście upiekły te ciasta. Wszystkie były wspaniałe. Zobaczymy, jeżeli w tym roku wam podobały się ten konkurs, może powielimy go w przyszłym roku, ale tak jak mówimy, wszystkie nagrody są jednakowe i życzymy dalszych sukcesów w wypełnianiu takich wspaniałych ciast i to, że tu się z nami spotykacie. Prosimy o podejście prezesę, no czy pan, które piekły te ciasta i piekły ciasta o odebranie nagród. Więc proszę bardzo. Szanowni Państwo i Szanowne Panie, jak przystało na konkurs kulinarny, nagroda też jest kulinarna. Jest to piękna wiosenna misa z ręcznie malowanymi kwiatami. Pozowały kwiaty zebrane na łąkach sączowskich, z krawek nieba gminy Bobrowniki. Misa jest zapowiedzią, że w przyszłym roku też coś na niej panie stworzą kulinarnego. Nie wiem ja jeszcze co, ale na pewno panie wymyślą coś pysznego. Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za ten wspaniały wysiłek. Te kwiaty pani Ala malowała sama. Moi drodzy, a ja poproszę o przepisy na te ciasta. Wyglądały prześlicznie, pewnie smakowały jeszcze lepiej, ale nie zdążyłam skosztować. Więc proszę o przepisy.